Dobra, no to lecimy w takim razie. Mamy tutaj na tabulatorze mapę, mamy ekwipunek i gracze, jakie, jacy tutaj są. Na Q możemy budować, możemy tworzyć schematy i na shifcie biegamy szybciej. Aj, możemy zbierać, patrzcie, drewno. Już coś możemy zrobić. Okej, porozmawiajmy. Wydaje mi się, że te zasoby się przydadzą. Słońce niebawem zajdzie. Ognisko zapewniłoby nam ciepło i bezpieczeństwo. Po co nam ognisko? Mam złe przeczucie, że nie jesteśmy sami i że po zapadnięciu zmroku zrobi się zimno i niebezpiecznie. Jak jeszcze możemy przygotować? Słońce zajdzie. Jak to zrobić? Okej, czyli menu budowania. I możemy postawić tutaj, słuchajcie, ognisko. Ale do tego potrzebujemy jeszcze troszkę drewna. Więc musimy tutaj je zbudować, proszę bardzo. Ej, ładnie to wygląda. Prosta chatka, schematy budowy. Okej. A jeśli się zgubimy, zawsze możemy wypatrywać sygnału dymnego, który zaprowadzi nas z powrotem do obozu. Ależ ci głośno burczy w brzuchu. Słychać cię na kilometr. Zjedz coś, cokolwiek. Co powiesz na jagodę albo dynię? Może je możesz je zebrać i jeść. Okej. Czyli możemy tutaj zebrać. Patrzcie. Troszkę pajęczyny zebrałem też. I możemy nawet kukurydzę tutaj. Słuchajcie. Okej, i tu mamy głód. I serduszko się napełniło z tego, co widzę. Okej, dużo podróżujesz, świetnie, przygody masz we krwi. Taka przekąska wygląda smacznie, ale poszukiwanie przygód wymaga mnóstwo energii. Upichciłoby się coś, gdybym wiedział jak. Trzeba było skorzystać z lekcji gotowania mistrza z rzucania mięsem, gdy była taka okazja. Ten też nie martwi, może potrzebujemy schronienia. Możesz wybudować prostą chatkę, używając okej. Co do prostej chatki potrzebujemy? Drewna i granitu. Patrzcie, możemy to niszczyć. Dzięki temu dostaniemy odpowiednią ilość drewna. Ej, super, fajnie. Dobra, musimy zebrać teraz więcej tego granitu. Zbudujemy, wszystko odblokujemy. Kukurydza się przyda, będziemy też jedli sobie. Okej, jest i dynia. Dobra, pozbieramy wszystko, co się da. Okej, teraz będziemy mogli... Czekajcie, chatkę. Możemy to schronienie zrobić. Obracamy na... A w ten sposób, zobaczcie. Prosta chatka. Zacznij budowę. A, czyli na takiej zasadzie, zobaczcie, my to musimy... Musimy ręcznie zrobić. Nieźle. Dobra. Czyli to tutaj, pięknie. Co teraz? Jeszcze podłoga. A, potrzebujemy coś do tego. Potrzebujemy więcej drewna. A, i takiego dużego drewna nie możemy zniszczyć. Padasz z głodu. Malinkę zjedzmy. Oj, tu bardzo dużo potrzebujemy energii. Zobaczcie. Naprawdę bardzo dużo rzeczy potrzebujemy. O, możemy krzak też niszczyć. To jakieś pnącza. To co to jest? Możemy kurę tutaj atakować. I mięso dostaliśmy. Oraz pióro. Możemy ją też pogłaskać. Patrzcie, tam jest jakaś baza. Jejku, jak to pięknie wygląda, słuchajcie. Naprawdę ładnie. No dobra, ale nam się kończą zapasy. Musimy tą chatkę w końcu zbudować, bo zaraz będzie ciemno. Także... Pierwszy etap domku ukończyliśmy.
Musimy coś zjeść. Dobra. Tu gdzieś tutaj musimy wybudować prawdopodobnie. Z tej strony, nie? Tutaj. Znowu drewno potrzeba. Mamy troszkę tych malinek. Ale to nie koniec. Dobra, pierwszy, drugi etap chatki zbudowaliśmy. Jeszcze drewna troszkę trzeba. Ale to ja potrzebuję zjeść naprawdę dużo tych malin. Chyba, że dynie nas tak bardziej zasycą, nie? Zaspokoją nasze potrzeby z jedzeniem. No, jedno jest pewne, będziemy musieli coś wymyśleć, żeby więcej tej energii było, prawda? Dobra. Ukończone budowanie. Teraz łóżko będziemy musieli. Witaj. To schronienie doskonale nas chroni przed pogoną i wrogami, którzy mogą czyhać w okolicy. Zbieranie kamienia i patyków starymi metodami bardzo mnie męczy. Jeśli budujemy stół z rzemieślniczy, będziemy w stanie narzędzia. Okej, możemy stół rzemieślniczy zrobić. Nasz ekwipunek. Wnącza. Zjedz, by się uleczyć i zmniejszyć głód. Głód tylko plus jeden, nie? A to jajko? Czy my możemy ugotować je albo usmażyć? Dobra, zbudujmy tutaj stół rzemieślniczy. Witaj. Gdy patrzę na stół rzemieślniczy, mam całe mnóstwo pomysłów na nowe wynalazki, takie jak narzędzia. Myślę, że jesteśmy jedynymi osobami, które dostały się tu przez szczelinę. Może wybudujemy coś w rodzaju wiejskiego rynku. Nie można używać w deszczu. Czy ja mogę jakoś rozbroić to? Zobaczcie, tu są te elementy z tego. I może ja ten stół rzemieślniczy mogę po prostu w domu zbudować. Aha, to nic nie daje. Musimy przeczekać. Chyba, że łóżko zbudujemy. Potrzebujemy więcej drewna. Oj, trochę nam się robi zimno. Ten deszcz jest uprzykrzający, ale jest mi zimno. Dobrze, że mamy pochodnię, która mnie ogrzeje. To co mogę zrobić dla ciebie? Czyli ja mogę zrobić też pochodnię, tak? Mamy meble, schowki. Mamy też jakby drewniane, widzicie, obiekty. Grill. Okej, grill też się nam przyda i tartak nawet jest. Więc całkiem nieźle, tylko musimy ten deszcz przeczekać. Chyba, że da się jakoś tu pochodnie, ale to pewnie na tym... Okej, jest pochodnia. Potrzebujemy naprawdę dużej ilości drewna, żeby to pozyskać. Jest nam też bardzo zimno. Okej, no to możemy stworzyć teraz siekierkę i kilof by się przydało, ale z tą siekierką teraz mogę, widzicie, drzewo rąbać, co mi się oczywiście mega przyda. Okej, trochę tego drewna dostaliśmy, więc to jest plus i teraz będziemy mogli stworzyć kilof. No i tak z tymi rzeczami pozwoli nam to troszkę szybciej się
Mocniejszy wytrzyma dłużej i rozwaj więcej, ale potrzeba desek. Okej, czyli musimy tutaj różnego rodzaju rzeczy brać. Tak, przynajmniej trzeba pozbierać jedzenie, bo niestety, jeżeli chodzi o jedzenie, no to tutaj jest średnio. Natomiast musimy to wszystko zbrać. Szybko, są krówki. Co to jest? Patrzcie. Coś tam lata. I przede wszystkim jakieś książki kucharskie, może krówki upolujemy i dzięki temu chyba ten głód będzie też mniejszy. Co to jest? Patrzcie. On tam gdzieś leci. Dobra, troszkę mięsa dostałem po prostu. Co on tu robi? Patrzcie, co to za owad jakiś wstrętny. Gdzie on nas tu prowadzi? A, o ty... Gadatku. Oj, oj. Nie! I nasza postać. Musimy się odrodzić teraz. Ja cię gwiżdżę. Ale to było mocne. No ale dobra, jesteśmy tutaj. Tylko ciekawe, czy te wszystkie nasze rzeczy tam są z powrotem. Okej, to lećmy tam w takim razie, słuchajcie. Jak widzicie, źle się to dla nas skończyło. Ale może uda nam się koniec końców pokonać to stworzenie. Musimy po prostu pozbierać lepsze te przedmioty, stworzyć, wykraftować. No, tu jest nasz ekwipunek cały. Dobra, mamy to. Co to jest tutaj, słuchajcie, coś jest... Czy są tu jakieś... O, skrzynia, zobaczcie. Co dostaliśmy? Bełty? Jakieś ziarno, patrzcie. Nie mogę tego niszczyć dalej. A, to jest bardzo, bardzo wytrzymała skrzynia. To jest jakiś fort ogólnie. Mleko. Pszenica i wilczy pazur. Ej, nieźle. Fajnie, że tu można tak eksplorować te wszystkie rzeczy. Gdzie on nas tam prowadzi? Oj, tam są wilki, jakieś potwory. To raczej nie dla mnie. Chodź tu, kurko. No co za kurze. Kurze jajko. Nie mogę ją ten. Dobra, wracajmy do naszego miejsca, domku. Już się ściemnia, tam widać ogień, także. Dzięki temu będziemy w stanie wrócić do po prostu naszego obozu. Ale bardzo dużo malin, nie? Tu mamy kill off. Co to za pająk nam tu? Jedwab dostaliśmy z niego, no dobra. Okej, teraz możemy coś wytworzyć na pewno.
Co to jest wiejski rynek? Co robi ten wiejski rynek? Pozwala złożyć w tym miejscu wioskę. Okej. Zróbmy. Założę się, że wiejski rynek przyciągnie znajomych szukających bezpiecznego miejsca w nocy na odpoczynek. Szkoda, że nie mamy tu paru łóżek. Dobrze jest móc obudzić się w łóżku, zwłaszcza po spanku. Jeżeli zrobisz ich kilka, umożliwisz sobie zaproszenie przyjaciela. Okej, możemy zrobić to łóżko w takim razie. Zróbmy to łóżko. Dobra. Okej, przypisałem tutaj się do łóżka. Łóżko wygląda naprawdę komfortowo. Możesz potwierdzić, czy śpi się w nim. Okej, powinniśmy zapytać gościa, czy zechce zamieszkać w naszej wiosce. Co więcej, każdy nowy mieszkaniec może być chętny do pomocy w zbieraniu zasobów. Okej, co to jest? Broad TV. Łąki. Centrum wioski. Przytulmy talmizm. Mieszkańcy poszerzają talizman zdrowia. Wioska odwiedzają przyjaźni odkrywcy. W wiosce można zamieszkać dodatkowy mieszkaniec. Okej, czyli tu mamy jakieś różnego rodzaju poziomy. Fajnie. Znacznik mapy, ognisko, grill. Dużo granitu potrzebujemy na grilla. Słuchajcie. Ciekawe, czy to odrasta tak swoją drogą. Jak myślicie? No muszę przede wszystkim grilla zrobić. Ale tu piekielnie dużo jedzenia tego zwykłego potrzeba. Więc to jest ten minus. Czy ja mogę ulepszyć wioskę tutaj? Zaraz zobaczymy. Szybko się psują te narzędzia. Ile mamy już tego? 23. Skoro tu jestem, już pozbierajmy cały granit, jaki jest dostępny. O, teraz podnoszenie tych rzeczy jest troszkę szybsze. Okej. Dobra, zbudujmy tego grilla. Grillowane mięso. Kolba kukurydzy. Smażone jajko. Korba ten, kukurydzy. Fajnie, no to będziemy mogli, jak widzicie tutaj... To był świetny pomysł z tym grillem, tylko pomyśl, ile pyszności możemy opiścić. No to jeśli chodzi o pożywienie, ciepło, to jak powinien teraz kolejny krok? Ulepsz narzędzia. Jeśli już wszystko urzemieć, możemy będziemy w stanie stworzyć lepsze narzędzia. Okej, możemy... Czekajcie, czy ja mogę to wziąć? Okej. Kolbę kukurydzy weźmy. Dobra, teraz to może mięsko zjemy. Ale dużo nam nie zregenerowało tego głodu. Powiem wam szczerze. Trochę to tak średnio. Dobra, co możemy tu wybudować? Znacznik przede wszystkim. Mamy tutaj wiejski rynek, grill.
Ale narzędzia możemy ulepszyć, prawda? Weźmy pochodnie, stwórzmy. Leśną sikierę jeszcze stworzę, bo jej już nie mam. Ale jak ulepszać? Kto to jest? Cześć, możesz mi mówić mi z rzucania mięsem. Miło, że do nas wpadasz. Odkrywam teren już od paru ładnych godzin, chyba przenocuję w tej wiosce. Okej. Okej, czyli deski jeszcze możemy zrobić. Patrzcie, jaki krajobraz tam świetnie. Bo tartaku nie zrobiliśmy, prawda? A do tego dużo kamienia potrzebuje. Oj, kilof mi się też zepsuje zaraz. Bardzo dużo surowców tutaj trzeba pozyskiwać. To jest ten minus. I chyba to nie odrasta tak szybko. Pnącza, pióro. No, to jest ten minus. Czy wszystkie te rzeczy, one szybko nie odrastają. To jest minus tego wszystkiego. No będzie tutaj, naprawdę będziemy musieli dużo zbierać tych surowców, żeby to wszystko naprawdę ogarnąć. Te wszystkie kamienie. Wow, co to za kłoda tu? Patrzcie. A, normalnie jak The Forest. Też tak się to wszystko zbierało. Czekajcie, kilofik damy tu. My przede wszystkim te, żeby tartak zrobić, musimy pozyskać jak najwięcej granitu. A tam są już wilki, na które musimy uważać. Jak nie chcemy, żeby nam zrobiły kuku. Ciekawe, jak jeszcze szybciej pozyskiwać ten granit. Tak swoją drogą. Tam jest ta baza. To nie jest takie proste pozyskać to wszystko. Ale dobrze, że się odnawiają jakby te rzeczy, tylko chyba skały. Skały się nie odnawiają. Możemy zrobić deski. Kołowrotek. Deska, drewniany kij, wilczy pazur. Podwójna chata. Mamy tutaj jakieś domy, ściany. Okej. Dobrze wiedzieć, że mamy tyle rzeczy. Natomiast no... Pytanie, skąd weźmiemy wilczy pazur? Tylko, że jak my możemy wilka pokonać, to może być problem. Wiecie?
Jezu, żeby to wszystko się najeść. Patrzcie, jak dużo potrzebujemy jedzenia. Ten głód jest mega mocny. Dobra, dojedzmy to. Ale to mi się nie podoba w ogóle. Okej, okay, no i to jest nasza wioska i my musimy poczekać, tak? Szkoda, że się nie da tak, żebyśmy jakby, wiecie, tak jak w Minecrafcie, położymy się spać i koniec, a tutaj niestety to tak niestety nie działa. O, szkielety chodzą tam w nocy. Widzicie to? Poziom drugi. Szkielet tu chodzi. Czy możemy dać, że zamieszkaj w mojej wiosce? Aha, łóżko musimy zrobić. No co mi się robi niebezpiecznie. Czy ja mogę jakoś to ulepszyć? Tutaj? Chyba brakuje mi trochę. A czy mnie stać w ogóle na zbudowanie nowego łóżka? Tak swoją drogą? Stać mnie. O, teraz może ze mną zostanie. Okej, czyli jest z nami. Czy ja mogę mu dawać możliwość? O, pogadajmy o robocie. A, czyli on ze mną będzie, patrzcie. Okej, czyli możemy iść razem na przygodę. Nieźle, to jest akurat dobra informacja. Musimy dużo pozbierać rzeczy. Gorzej z tym jedzeniem tutaj, ja nie wiem jak to wytwarzać, tak żebyśmy byli samowystarczalni. Może tu się da jakoś, wiecie, żeby szybciej jeść, czy coś. O, plus 2 granitu dostaliśmy, nieźle. Oj, tu jest za dużo tych szkieletów. Musimy coś zjeść. Patrzcie, wilki się tam biją z kimś. Ze szkieletem. Auć. Ała.
Dobra, dostaliśmy coś. Tego wilczego kła dostaliśmy. Okej, czy mogę mu coś dać do jedzenia? Aha. Okej, nieważne. No musimy te wilki tutaj upolować niestety. Kilow mi się zepsuł, no to ładnie. Okej, okay, i mniejsze kule. Okej, okay, mogę tym rzucać nawet. Ej, nieźle, fajnie. Patrzcie, tam jest... To jest nasza osada chyba, z tamtej strony widać. Musimy więcej mięsa chyba ogarnąć. Jak mi się wydaje. Kamienie się przydadzą. Potem w przyszłości oni sami chyba będą zbierać te surowce. To mega fajnie. Tutaj raczej już nic takiego nie ma, nie? No i te wilcze kły. A, już mam, patrzcie, mam i te wilcze kły tu. Tu jest jakaś skrzynia, zobaczcie. Okej, mamy wilka pokonanego. Dobra, chodźcie, wracamy do wioski. Oj, trochę nam to zajmie, nie? Dobra, granit po drodze. I zbudujemy ten kołowrotek przede wszystkim. Czy ja mam dynię, nie? Ale ten głód to masakra. Musimy się czymś nasycić takim dobrym. Dobra. Teraz tak, no na pewno... to mięso trzeba tutaj ogarnąć. Dobra, on może z nami chodzić. Łopata, zobaczcie. Dobra, czy kołowrotek nam jest... mamy mleko. Teraz tak, pokażcie mi ekwipunek. Zjedzmy to. Ale ten głód plus, tylko plus jeden. Ja nie wiem, słuchajcie, jak my się mamy nasycić.
Patrzcie, jak dużo ja muszę jeść, żeby coś tutaj zrobić. Dobra, kołowrotek. Sodna kołowrotek. Deska i drewniany kij. Czyli więcej tego drewnianego kija. I przydałoby się tu drzewo ściąć. Dobrze, chociaż tyle, że te rzeczy tutaj odrastają. Że te maliny na przykład głód plus jeden. A jak ulepszyć ten poziom tego? Ulepsz wioskę, okej, okay, drewno. Zbieracz do wynajęcia, czyli drewno potrzebujemy, okej. Okay. Mleko, możemy wypić to mleko w razie czego, słuchajcie. No i mięsko jedynie, nie? Tylko, że i tak to mnie nie ratuje, bo to... Jesus Christ, słuchajcie, ja nie wiem. Ile my tego potrzebujemy? Bardzo dużo tego drewna. Tutaj granit. Dobra, chodźmy. Może teraz mi się uda zrobić to ulepszenie. Padam z głodu. Dobra, i teraz tak, zjedzmy to. Mamy nowe rzeczy. Dzięki tobie wioska staje się coraz piękniejsza, może nawet przyciągnie fajnych fanów. Jeśli chcemy przyciągnąć kogoś takiego jak miał śniak, potrzebuje mnóstwo mebli, na których będzie mógł siedzieć. Ten kot uwielbia się wylegiwać. Ale co dostaliśmy przede wszystkim? Tartak mamy, grill. Mamy dużo jakby budynków, które możemy stworzyć. No i co? Mamy, okej, okay, jakieś schodki i tak dalej. Biklina. Okej, okay. I teraz możemy... Możesz poprosić mieszkańców, by zbierali zasoby w okolicy, przerabili drewno na kamień. Okej. Okay. Czekajcie. No ktoś tu przyszedł do nas. Okej, okay. Miło spotkać inne osoby, uwielbiające przygody. Jestem bombowa, ba
barwy, bombowe barwy, z tą wszystko od razu wydaje się mniej i również jest strasznie miło. Zazwyczaj nie mam czasu na odpoczynek, więc chyba zastanę w twojej wiosce. Dobra. Tylko gorzej z tym jedzeniem, nie? Miecz, krótki miecz. Rycerska tarcza. Dobra, mamy mieczyk. On nam pomoże. Natomiast ten kołowrotek byśmy zrobili. Brakuje nam desek. Czemu nie zbiera zasobów? On nie może... A on czasem nie może iść pozbierać tych zasobów? Okej, on te musi zasoby zbierać. Ej, bo ja... Oj, głoduję. Na razie głodujemy, słuchajcie. To jest problem z tym wszystkim, no. To jedzenie mi bardzo schodzi. Dobra, pnącza, jakieś linki. Tylko tak, no... Dziwię się, że to mięso mi to tak, wiecie, nie wystarcza w ogóle. Oj, mieczem się szybciej w ogóle biega, bije. Jakiś nawóz, łopatę może zrobimy, żeby, słuchajcie, zacząć hodować coś, uprawy robić. Tylko to jedzenie jest irytujące, powinni to zmienić troszkę. Bo jednak... bo jednak to tak troszkę średnio. Myślę, że łopatę byśmy mogli sobie zrobić. Drewniany kij potrzebujemy. Ej, nie no, słuchajcie, to jest dziwne z tym... Słuchajcie, z tym jedzeniem. Okej, dodatkowy mieszkaniec. Możemy już na trzeci poziom ulepszyć. Tylko potrzebujemy więcej materiałów budowlanych. Możemy mieć coś, co nam da głód trochę mniejszy. To mnie zastanawia. Ten fajnie jakby ten surowce zaczął pozyskiwać. Nasz kolega. Do tego deska potrzebna jest do tej skrzyni.
Ale fajnie, fajnie jest w tym survivalu. Dużo trzeba będzie grać, zapewnie. Zapewne. I łopatę, słuchajcie, musimy ten głód ogarnąć. Potrzebujemy 3 kijki. Jeszcze jeden i będzie gitara. Dobra, mamy te kiki. I robimy łopatę. Teraz możemy zrobić grządkę, tak? Okej, ziemię potrzebujemy. Okej. Jeden nawóz. Czy coś możemy tu dać? Ziarno. Tutaj mamy dać, tak? Ale... Jedno tylko, tak mi się wydaje. Prawda? Chyba na takiej zasadzie to ma być. Otwórz, pusta grządka. Jak pusta? Mamy tutaj... Przecież mamy tutaj. Dobra, wypijmy to mleko. Chyba, że ona nam powie, jak to... I młyn zbożowy. Na razie tego nie mamy u siebie. Są różnego rodzaju meble, że nas to nie interesuje obecnie. Kolba kukurydzy. Dobra, moi drodzy, myślę, że na razie na tym zakończymy nasze przygody.